Ale to czym? Tak, tak, tak. Wow. Tak, tak. Się, no bo... Jak mi zaśpiewała, to macie być przygrał. A no to, Maciej mi przygrał tutaj, byliśmy we dwójkę, to po prostu mi przygrał. Dobrze. Rzeczywiście, Maciej, kiedy przygrywałem, to prawda. Co, czyli ten, dobra? Gitara do czwórki, tak? Ja a cappella. A cappella. I nawet nie będę śpiewał jeszcze. No to jest jakaś forma a cappella. Jest, tak, oczywiście. Wybaczcie to nakrycie głowy, ale uwierzcie, że każdy operator światła by mnie za to pochwalił. Nie będę się licytował, kto dłużej albo krócej znał Pawła i w jaki sposób. Chciałem tylko powiedzieć, że nasza znajomość no, zaowocowała takim tomikiem. Pewnie to wszyscy wiecie, to nie chodzi o reklamę w tej chwili. Przytoczę tutaj coś, co napisaliśmy na tej książeczce, a potem ciąg dalszych historii, ale krótko oczywiście. Paweł Góra Górecki, lwówczanin śląski z urodzenia, wrocławianin z wyboru. Dosadny, ale wrażliwy. Poznał uroki domu bez klamek i domu bez ścian. To będzie w czasie przeszłym. Lubił film Kler, nie lubił Kleru. Lubił kolor bursztynu, najchętniej w fazie płynnej. Wyrażał siebie słowem i muzyką. I na stronie, kiedy dowiedzieliśmy się o tym tragicznym zdarzeniu, napisaliśmy, że jego słowa i muzyka będą nas pobrzmiewać zawsze. No a ja, kiedy dowiedziałem się o tym koncercie, to postanowiłem, że też coś od siebie, czy od wydawnictwa, ale zaśpiewać nie bardzo. Wziąłem więc ten tomik dzisiaj ze sobą i kiedy go zdjąłem z półki, książka otworzyła się dosłownie na przypadkowej stronie. A wziąłem go celowo, żeby wybrać może jakiś wiersz, przeczytać. Ona otworzyła się na przypadkowej stronie, przeczytałem ten wiersz i więcej już nie szukałem. I teraz mam problem, jak to zdarzenie określić, bo światopoglądowo po drodze mi z Pawłem, a nie z Tadeuszem, znanym skądinąd jako ojcem. Chociaż kto go tam wie, jaki on ma rzeczywiście światopogląd. No cóż, no mogę powiedzieć wobec tego, że to jakiś szczególny przypadek. Ktoś inny może by powiedział, że zrządzenie losu albo jakiś jeszcze znak. Każdy sobie, myślę, odpowie. Tutaj ja po prostu to przeczytam bez komentarza. Poza wszelkim kłamstwem i poza miłością, poza zrozumieniem, poza normalnością, przeterminowany bólem, wycieńczony, wyizolowany, życiem zawiedziony, poza stanem rzeczy, cieniem kształtowany, poza prawem łaski, poza granicami, poza rumienieniem, poza odkupieniem, gdzie koszt srogi błędów i gdzie wykluczenie na wskroś ośmieszony w podrygach kłopotów. Nie próbuj mnie ściągać z trajektorii lotu. Dziękuję.